Beata Kozidrak zaręczyła się z 17 lat młodszym. Przekonała go samochodem, dość kociego życia. Beata Kozidrak jest zaręczona z mężczyzną młodszym od piosenkarki o 17 lat. W ostatnim wywiadzie wokalistka wyznała, że do wyznania miłości zmotywowała go rozmową o zakupie samochodu. Beata Kozidrak zakochana. Beata Kozidrak bardzo dba o prywatność swojego ukochanego. W związku z tym media nie wiedzą o nim zbyt wiele, poza tym, że jest młodszym od niej o 17 lat technikiem elektroradiologiem o artystycznej duszy, zagrał epizody w kilku serialach. W kwietniu mężczyzna postanowił ostatecznie oświadczyć się artystce. W ostatniej rozmowie z RMF FM piosenkarka wyjawiła kulisy tego wyjątkowego wydarzenia. Okazało się, że do wyznania miłości doszło podczas rozmowy o zakupie samochodu. Narzeczony Beaty Kozidrak żąda poloneza. Nie o byle jakie auto tu idzie, bo o poloneza. Dokładnie takiego, jakim jeździł porucznik Borewicz w serialu 07 Zgłoś się, którego ukochany Beaty Kozidrak jest wielkim fanem. Piosenkarka wyjawiła, że partner konsekwentnie namawiał ją na zakup takiego samochodu, a ta zawsze odmawiała. Ja mówię, to jest okropne. Jeszcze go gdzieś widziałam w Warszawie, zrobiłam mu zdjęcie, wysłałam, mówię, ty byś chciał mieć taki samochód? To jest polonez stary, ty nie wiesz, co ty mówisz, wspominała liderka Bajmu. Jak wyglądały zaręczyny Beaty Kozidrak? Ostatecznie Beata Kozidrak postanowiła złożyć partnerowi propozycję, kupi mu poloneza, jeśli ten odwdzięczy się pierścionkiem zaręczynowym. Bo ja mam dość takiego kociego życia, argumentowała piosenkarka. Okazało się, że wymiana jest zbędna, ponieważ ukochany piosenkarki miał pierścionek zaręczynowy przy sobie, wyjął go i oświadczył się artystce na miejscu, a konkretniej, w kuchni. I jak wynika ze słów piosenkarki, wciąż odmawia narzeczonemu zakupu wymarzonego poloneza.